Kamila została potrącona przez motocyklistę, no i wskutek tego doznała rozległego urazu mózgu. Kamila doznała ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, co w konsekwencji uszkodziło ośrodek mowy, ośrodek odpowiedzialny za koncentrację, za równowagę. Z uszkodzeń wynika, że nie powinna mówić, nie powinna chodzić. Ona oczywiście umysłowo jest zdrowym dzieckiem, tak? Tutaj rozwój jest jak najbardziej prawidłowy, tyle że ruchowo, tak? Jest ograniczona. To jest twoje marzenie, żeby się spotkać z Krzyśkiem Mączyńskim? Jeszcze Krzysiek. A co byś zrobiła, jakby Krzysiek do ciebie przyszedł teraz? No, bym kupiła Krzysiek. Taki napój Krzysiek. Kupiłaby napój jeszcze Krzysiek, tak? I byś ugościła. Kama, szukaj Mączyńskiego. Znalazłaś go już? Tak? Jest. Widzicie, też go widzę. Jest swój piłkarz, co? Szczęście dzieci, przede wszystkim Kamila, super zadowolona z tego, że obejrzała mecz. Niezapomniane emocje, to jest pierwszy mój mecz w życiu. Prezent masz dla Krzysia Mączyńskiego? Laurkę. Kamilka cały tydzień czekała na dzisiejszy dzień. Od samego rana się szykowała. Cześć. Dzień dobry. Cześć sobie. Co masz? Nie zemdlej, Kamila. Oddycha. Sama narysowała laureczkę. Sama, tak? Postarała się o mopa. Dziękuję ci bardzo. Już mamy prezent ode mnie. O nie. Mam nadzieję, że... Kogo spotkałaś? Mąkę, tak? No. Jestem pod wrażeniem, bo zobaczyć uśmiech na twarzy tego dziecka robi wrażenie. Cała chodziła i naprawdę była bardzo szczęśliwa. Chciałbym serdecznie podziękować Faktowi za umożliwienie nam tego spotkania i po prostu podarowania prezentu dla naszego dziecka. Wierzymy, że nasi kibice, którzy działają z nami w słusznym celu, bardzo chętnie wyślą SMS-y i pomogą Kamilce.